Nie da się zapomnieć tego meczu. Dostałem szansę, grywając w rezerwach, że gdzieś tam trener chce mnie zabrać na ten pierwszy mecz. Pełna satysfakcja z jednej strony, natomiast no i też obawa była, tak? Pierwszy raz w seniorach, zupełnie inna drużyna. Co prawda przygotowaliśmy się razem gdzieś tam, bo jeden, dwa treningi zawsze gdzieś tam odbywałem z nimi w tygodniu. Natomiast miło uczucie, tak? Pojechać, zobaczyć tą większą piłkę. Debiut z tego chyba, co pamiętam, tam zremisowaliśmy, więc nie był do końca spełniony, natomiast już postawiłem te pierwsze kroki w tej najwyższej klasie rozgrywkowej, więc z tego na pewno się cieszyłem. Tak mówię, no każdy gdzieś tam pracował na to, starał się grać w tych rezerwach jak najlepiej, żeby trener dostrzegł pierwszego zespołu i gdzieś tam chociaż na trening możliwość była podczas treningu z tą pierwszą drużyną trenować. Myślę, że już wcześniej troszeczkę zaczęła się budowa zespołu i to trwało aż, tak jak pani powiedziała, do 2-1, 2-2, 2-3. Przychodzili do nas naprawdę super zawodnicy i tutaj budowane to było stopniowo. Chociaż ten pierwszy okres, to tam z tego co pamiętam, 6, 7 czy 8 zawodników nawet dotarło. Sam się obawiałem, czy wystarczy dla mnie miejsca, no ale trzeba było trenować, żeby pozostać w tej pierwszej jedenastce. Zresztą każdy pracował na to, bo każdy chciał grać. Nikt nie chciał siedzieć na ławce, oglądać kolegów, tylko każdy chciał uczestniczyć w tym meczu cotygodniowym, tak? Więc raz, że było teraz, troszkę nawiązując do tej teraźniejszości, to było więcej Polaków, jak teraz znajduje się w klubie, więc troszeczkę też łatwiej było. Tak jak powiedziałem wcześniej, przychodzili zawodnicy, którzy naprawdę coś znaczyli na rynku krajowym i większość była też reprezentantów, więc była solidna drużyna. Myślę, że tutaj raz, że chcieli skupić tych najlepszych, ale też patrzyli pod kątem przydatności do tej drużyny, tak? To nie jest łatwe nas kupować różnych zawodników, a potem jak się okaże, to wszystko jakoś nie współgra ze sobą. Myślę, że tutaj włodarze siedzieli nad tym, kto i jak, na którą pozycję będzie pasował. Ja zawsze jestem z tych ludzi, takich wojowników. Ja do końca walczę o swoje i wiem, na co mnie stać i gdzieś tam po części nigdy się nie poddałem. Stało się, jak się stało, że ten sezon akurat był ostatni tutaj dla mnie, aczkolwiek chciałem zostać dłużej, natomiast czasami nie łapałem się do kadry, czasami większość meczy przesiedziałem na ławce i to mnie wewnątrz gdzieś tam bolało, że nie mogę wybiec, nie mogę grać w tym pierwszym składzie, gdzie prawie wszystkie mecze rozgrywałem. To jest gdzieś tam jakieś takie przemeblowanie wewnętrzne i to najbardziej bolało. Ja myślę, że w każdym zespole rywalizacja powinna być. To nie jest tak, że jest tam 11 i to jest święta żelazna jedenastka. Potrzeba jest takiego słyszenia tego oddechu na plecach, tak? Że nie wolno sobie gdzieś tam poluzować na treningu, tylko cały czas trzeba się przygotować na te największe mecze i całe serducho wkładać w trening. Bo mecz to jest tylko wykładnikiem później, można powiedzieć. Także trzeba pracować ten tydzień, żeby zagrać w tym święcie, który jest mecz. Przez jakiś czas też tam w tej drużynie odgrywałem rolę kapitana, z czego byłem ogromnie dumny, bo zawsze gdzieś tam nie mogłem się dostać do tej opaski, pomimo to, że gdzieś tam od samego początku tutaj występowałem w Wiśle. Miłe uczucie i nawet udało mi się parę razy wyjść jako kapitan w europejskich pucharach, z czego też się naprawdę cieszę, to był zaszczyt. Na ogół z wszystkimi trzeba było się dobrze dogadywać, ponieważ tworzyliśmy taką drugą rodzinę tutaj w Wiśle i to nie było tak, że gdzieś tam grupki, pewnie, że jeden troszkę lepiej się dogadywał, rozumiał, gdzieś tam spędzał więcej czasu ze sobą, ale myślę, że tutaj Tomek Frankowski, Olo Moskalewicz, Grzesiek Niciński i to można powiedzieć tak, ci chłopacy z dalszych rejonów, tak? Że tutaj bliżsi byli, natomiast gdzieś tam taki supełek zawiązał się między nami i do tej pory utrzymujemy kontakty, więc to nie jest tak, że tylko w tych czasach, co graliśmy i kontakt się urwał. Zresztą z wszystkimi gdzieś tam staramy się w miarę możliwości gdzieś tam odświeżać te kontakty. I do tej pory gdzieś tam jest to miłe. Wspominają ten mecz z Barceloną tutaj u nas przede wszystkim, strzelając dwie bramki, no utkwi
choćbym nie chciał, to utkwę tym kibicom w pamięci. No, no, to jest dla mnie też miłe było i zaskoczenie i dopiero gdzieś tam dopiero dotarło do mnie to po meczu, gdzieś tam do domu jak dojechałem na spokój. Kurczę, co ty zrobiłeś? No dwie bramki takiej drużyny strzelić, jeszcze będąc niewielkim zawodnikiem i obie z bramki, więc tutaj no super sprawa. Tym bardziej, że nie ja zapracowałem tylko na te bramki, tak? Grała cała drużyna, ktoś wypracował, ktoś musiał dograć tą piłkę. Ja się cieszę tylko, że mogłem sfinalizować te dwa dobre podania. Ja myślę, stratek, fachowiec jak najlepiej, też poukładany, aczkolwiek, tak jak mówię, z mojej perspektywy nie mogę tylko opierać się na treneru Kasperczaku, bo przez moją przygodę z piłką to tych trenerów naprawdę gdzieś tam było bardzo dużo i każdy coś mi dał. Od każdego z nich zaczerpałem jakąś informację, każdy mi dawał jakąś wskazówkę do gry i to była tylko, czy chcę to odebrać, czy nie, czy a dobra, coś tam trener powie i okej, ja wychodzę na boisko, robię swoje, tylko starałem się zawsze zrozumieć, co chcę, co będzie dla drużyny najlepsze i przede wszystkim dla mnie samego. Tak? I o każde punkty musieliśmy sobie wywalczyć. Przypominam sobie, był taki sezon, czy parę tych sezonów, że nie oddaliśmy, można powiedzieć, Mistrzostwa Polski nikomu, czy te większe rangi, mecze o tutaj podwórko krajowe, ale także również walczyliśmy w tych europejskich pucharach, nie mieliśmy się co wstydzić. Akurat pech tak chciał, że trafialiśmy akurat na te topowe drużyny i powiem szczerze, że coś tam brakło, może takiego grania w tych pucharach. Pod drużyną na pewno nie ustępowaliśmy i aczkolwiek w tych wielkich drużynach grali zawodnicy, która przynajmniej połowę zespołu od nas spokojnie poradziłoby sobie u nich w drużynie, więc tutaj bezpośrednie pojedynki, które też dawały obraz tego, że jesteśmy na takim samym poziomie, to zawsze gdzieś tam w ogólnikowym rozrachunku brakowało tego przejścia dalej. Nie? No, nie udało nam się, moim marzeniem było trafić tam do tej grupy Ligi Mistrzów, gdzie naprawdę grają już najwięksi. Aczkolwiek nie żałuję, bo tych ponad 30 występów w europejskich pucharach zaliczyłem, strzelając paręnaście bramek, więc fajne miłe uczucie. Tutaj drużyny przyjeżdżając, zwłaszcza tutaj na remonta, one już przegrywały, wychodząc i stając z tunelu. Taka była prawda, bo gdzieś tam żartobliwie przeciwnicy mówili tylko najmniejszy wymiar kary, najmniejszy wymiar kary. Ja zawsze, można powiedzieć, chodziłem po ziemi i do tej pory mówię, że ja kopałem, grają w Lidze Mistrzów. Ja nigdy tam do góry nie dotarłem, więc każdy gdzieś tam, a przestań, co ty, kariera i ten. Ja zawsze byłem skromny i starałem się gdzieś tam troszkę chodzić po tej ziemi. Pewnie, że miłe uczucie, że jak ktoś powie, że graliśmy, że mieliśmy kapelę, ekipę do tego i ten. I jest to miłe. Natomiast tak jak mówię, troszkę pokory w tym, co robimy, a poprzez pracę tylko przyjdzie efekt w postaci tego, czy tutaj na krajowych boiskach się będzie grało super, czy gdzieś spróbuję występów za granicą. Powiem tak, że na swoim przykładzie nigdy tam nie mieliśmy pretensji do młodego zawodnika. Sami gdzieś tam po części wprowadzaliśmy się i każdy z nas był gdzieś tam mile wprowadzany do tego zespołu. Pewnie, że młody musi się oswoić szatnią z nowymi zadaniami, z drużyną. Więc tutaj staraliśmy się raczej ich wspierać, bo dla każdego to jest taki moment, który musi przeżyć, który musi się wdrożyć. I tutaj złamać go na samym początku, no to było coś najgorszego, co może się spotkać. Raczej było zawsze takie pompowanie, gdzieś tam młody, nie martw się, wyjdzie spokojnie, przed tobą kupę czasu gry. Na tej zasadzie. Czułem się tak naprawdę z każdego meczu i z każdej bramki, z każdej asysty. To dla mnie, to mnie gdzieś tam budowało po części do tego, żeby być ten kroczek jeszcze do przodu. Nie stawiać na tym poziomie, okej, doszliśmy tam do jakiegoś poziomu i okej, to wystarczy. Nie. Zawsze ten schodek wyżej, żeby godnie reprezentować barwy klubu. Pamiętam te dobre chwile. Wiadomo, że ten ostatni mecz, gdzieś tutaj, pamiętam pożegnanie też, pożegnali nas tutaj podczas meczu. Nie chciało się wychodzić tutaj na to pożegnanie, tak powiem. Chciało się zostać jak najdłużej, no ale takie są koleje rosu. Może, gdybym był mniej ambitny, zostałbym w tej Wiśle, bo tak się zdarzyło, że i Damian Goracki, i Kalucze po pół roku odeszli i dalej było szukanie
prawego obrońcy, stąd trafił między innymi Błaszczykowski. Ja się tylko cieszę, że się rozwinął w tym kierunku i tutaj i mamy reprezentanta Polski. Tylko się cieszyć. Natomiast, tak jak mówię, wyczekać ten moment. Ja nie byłem niecierpliwy strasznie. Ja chciałem grać w każdym meczu i gdzieś mnie to spowolniło do tego, żeby zmienić, nie patrząc na wygody, nie patrząc na pieniądze, tylko iść i żeby grać.